dzisiejszym odcinku na Dzień Dobry o przewidywaniu przyszłości. Pewniarze często są nazywani timekeeperami, nie bez powodu trzymają ten czas i to oni nadają tempo muzyce, nadają tempo całemu zespołowi. Czas to coś, czego my nie możemy zmienić. Nie możemy tym czasem zarządzać w taki sposób, że nie możemy sobie go dodać albo odjąć. Właściwie każdy z nas ma 24 godziny. Często to powtarzam, to od nas zależy, na co ten czas będziemy wykorzystywać, jak my ten czas będziemy inwestować. Są takie czynności, które powodują, że ja ten czas inwestuję, że coś, co zrobię na przykład dzisiaj, inwestując, może dać mi w przyszłości takie rezultaty, że tego czasu będę potrzebowała na daną czynność dużo, dużo mniej. Tak było w przypadku mojej pierwszej firmy, którą założyłam, w przypadku Dram Academy i tego, że bardzo dużo tam serca, wysiłku prowadziłam do tego, żeby zbudować grupę odbiorców, znaleźć klientów, którzy będą chodzili do mojej szkoły i na to, żeby tą szkołę rozwijać, robiąc w niej właściwie wszystko, od strony internetowej po administrację, po PR, po zarządzanie. Sama to robiłam wszystko na początku i pamiętam ten moment, kiedy nagle się okazało, że to był dobrze zainwestowany czas, bo mogłam zatrudnić pierwszego pracownika, później mogłam zatrudnić kolejnego pracownika, dochodząc do tego etapu, w którym jestem właściwie teraz, że firma ma wspaniałych nauczycieli, firma się cały czas się rozwijamy, ja prowadzę zajęcia grupowe i mam teraz czas na to, żeby dzielić się też tą wiedzą z wami tutaj na kanale Rytm Życia, bo to też dla mnie jest edukacja i taki nawet ważniejszy sposób edukacji, czyli taką edukację, gdzie się spotykamy i mówimy o ważnych tematach. Myślę, że to jest nawet ważniejsze. Ten termin powiedział mi Thomas Lang na takich warsztatach, które się nazywały Big Dram Bonanza i on właśnie mówił o tym przewidywaniu przyszłości. Do mnie to wtedy dotarło, że rzeczywiście my sami mamy wpływ na to, jak będzie wyglądała nasza przyszłość. Więc to nie jest oderwane od edukacji, wręcz przeciwnie, edukacja powinna się zaczynać właśnie od tego, żeby uczyć ludzi dążenia do celu, skupienia, wytrwałości, wiary w siebie, pewności, że wszystko wymaga pracy, wszystko wymaga zaangażowania i po dobrze wykonanej pracy zawsze przychodzi nagroda. Prędzej czy później, z reguły jest to później, więc trzeba się uczyć cierpliwości, ale ta praca popłaca, bo tyle ile włożymy, tyle wyjmiemy, tyle ile zainwestujemy, tyle będziemy później mieli w przyszłości.